Przed szkołą aktorską nie wiedziałam niczego o oddechu, mało tego, nie wiedziałam prawie niczego o swoim ciele. Wszystkiego nauczyłam się w szkole. Tak zaczęła się też moja przygoda w ogóle z pracą nad sobą, bo wydaje mi się, że aktor musi być bardzo świadomy, fizycznie i psychicznie. Są takie sytuacje niepewności w różnych momentach naszego życia i wtedy absolutnie najważniejszy jest oddech i to, żeby opanować stres. Bo wtedy on się udziela, nie tylko widzowi, ale przede wszystkim w głosie go słychać, a tego nie chcemy. Dla mnie taką medytacją jest moje bieganie. Biegam, nie mam żadnych bodźców dookoła, niczego nie słucham, skupiam się tylko i wyłącznie na oddechu i na tym, żeby jak najwolniej oddychać. To jest takie moje katarzis, oczyszczenie. Ja to uwielbiam, bo wtedy rzeczywiście nawet po 30 minutach czuję się jak nowo narodzony. A jak wygląda twój oddech? Czy się w ogóle na nim skupiasz? Pamiętaj, że dużo ważniejsze od tego, czy masz 15 kg nadwagi, czy niedowagi, jest to, jak oddychasz.